Cześć, siemanko, z tej strony Squido. Bardzo serdecznie zapraszam na oglądanie 8 odcinka Minecraft Beta. Jak widać, za mną stoi most, troszkę inny niż planowałem, z tego względu, że tutaj nie ma gdzie iść, ale można by stąd zejść, bo jesteśmy na górze. Na górach niezbyt miło się mieszka, dlatego jeśli stąd zejdę, no to mam taką fajną, prostą drogę, wręcz autostradową, żeby móc pędzić pod tą górę z najszybszą możliwą prędkością. I mamy też troszkę itemów ze szkieletów. Tam widzę, że farma też się rozwija. Dziś raczej zajmiemy się chyba kopalnią. Zobaczę, jak to jeszcze będzie. Bo szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, że jego z shiftem, błagam cię Squido, pamiętaj, remember. Dobra. Z shiftem się poruszać. Tutaj mam 3 nasionka aż, więc naprawdę, naprawdę dużo nasionek. Okej. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zniszczę. Trzeba będzie jeszcze nad tym popracować. Tymczasem możemy popracować nad drzwiami tutaj, żeby można było tędy przechodzić. No to tak zrobimy, popracujemy nad drzwiami i później zajmę się kopalnią, bo to też jest ważna rzecz. Ta cała kopalnia. Tutaj już to wygląda lepiej, natomiast nie jest to jeszcze szczyt moich marzeń. Trzeba będzie nad tym sporo popracować. Ale jest już w miarę okej, jak widać. O nie! Nie, lepiej tego nie patrzeć na to. Creepery są straszne. Jestem ciekawy, czy jakbym tak sobie skoczył, to czy bym coś przeżył, czy nic. Uhu! Przeżyłem. Ale to nie kosztowało troszkę, nie? Lepiej tak nie robić. To nie są czasy, kiedy... No, z jednej strony to jest lepiej, ale tutaj jedzenie się nie stakuje, więc to jest ogromny minus Minecrafta bety. Były do tego modyfikacje, ale! Cholera jasna, te creepery są wszędzie! One są wszędzie, po prostu. Wow, one są wszędzie. Straszne stworzenia, naprawdę. Uff. Mówiłem o tym, że ogromnym minusem Minecrafta bety jest to, że tak naprawdę, no to jest problem z tym stakowaniem jedzenia, tym przenoszeniem całego jedzenia. Na późniejszych wersjach to dużo lepiej było rozwiązane, ale tutaj ludzie korzystali z modyfikacji, więc nie ma tego złego tak naprawdę. Czy mogę tutaj coś się wymyślić, jakiś, nie wiem, coś takiego kreatywnego w tej kopalni? Widzę, że tutaj mam węgiel, mogę go sobie zebrać, szczególnie tutaj z tej strony, bo węgiel mi jest jednak jeszcze bardzo potrzebny. Mam ogromne zapotrzebowanie na ten surowiec. Myślę, że też się pobawimy redstone'em, skoro on tu już jest. Dlatego, że no trzeba zrobić z tego użytek, a na becie było wiele opcji. Wkrótce się tym zajmiemy, naprawdę wkrótce. Dam radę coś ogarnąć, więc będzie ciekawie. Trzeba troszkę poświęcić na to czasu, budowy, zaangażowania i tak dalej. Więc nie wiem, czy to się uda, no ale zobaczymy. Dobra. Wszystko to sobie zakryjemy z najzwyczajniejszym na świecie cobblestone'em. Tak, żeby nie było pustych dziur i tak dalej. A to też w sumie można wydobyć, co ma się marnować gdzieś. Tutaj węgiel, jak można go zebrać. Cały mój. Przyda się chociażby na pochodnie, dobra, nieważne. Jest już lepiej. Tak. Tylko co tutaj zrobić z tym wszystkim? Może tak to podziurawimy jak ser szwajcarski. Dlaczego by nie? Można, to jest też taka opcja. Tylko, że nie podoba mi się to za bardzo. Możemy też po prostu zrobić tak. Takie przejście na boki. Chociaż w jeden bok to było coś.
No, to jest dobry pomysł, myślę tak. Żelazo też się przyda. Nie tylko. Naprawdę sporo redstone'a, zastanawiam się, co ja z tym będę robić. Mam już kilka ciekawych pomysłów, zobaczymy jak to wyjdzie. No bo z redstone'a można naprawdę ogromne, ogromne jakieś sieci robić i nie tylko jakieś, no wiecie, jakieś prowadzić go przez 100 kratek, więc po to jest on potrzebny tutaj na becie, bo nie widzę jakiegoś innego sensu. Stacje kolejek na przykład, to się prowadziło po 200 kratek redstone'a, pamiętam te czasy. Myślę, że tak też będę robić. Więc będzie ciekawie. Jak na razie muszę się troszkę bardziej rozbudować, żeby te stacje kolejek były takie realne bardziej. Bo póki co to są tylko plany i marzenia kolejkowe takie. Ale w becie był właśnie ten klimat kolejek. Naprawdę bardzo. Później to się już tak troszkę zgubiło. Chociaż ja w dzienniku z Minecraft bardzo się starałem ten klimat kolejkowy zachować i mi się nawet udało, bo ładną kolejkę stworzyłem. No ale ona jest już taka prostsza w obsłudze, taka... Lepiej się tworzyło, okej? Lepiej, ale to już nie jest to samo. Prościej było ją stworzyć, okej? Może tak. Naprawdę stacje kolejki są niesamowite. I wkrótce na pewno się tym zajmiemy. A póty co, no to jakieś kopanie, poszukiwanie diaksów. By to było największym, najlepszym moim... najlepszą niespodzianką dla mnie, znalezienie diaksów. Oczywiście skillow musiał skończyć. Musimy ładnie to ogarnąć, bezproblemowo. Raz, dwa, trzy kilofy od razu, tak żeby nie trzeba było już później ogarniać nic. Akurat też ładnie wystarczyło drewna. No i jeszcze jak to zbierzemy, no to żeby tylko miejsce wystarczyło. No właśnie, miejsce. O miejscu mowa. Myślę, że jednak wystarczy, nie ma się czym martwić. Ja teraz będę kopać i jeszcze raz kopać i kopać. Więc tylko czekać, aż to kopanie się skończy. Nie wiem, czy jest sens w takim kopaniu, no ale zobaczymy. Może trafi jakiegoś tam diaksa. Kto wie. Naprawdę by to było fajne. Jak na razie żelazo, czym nie mogę pogardzić, no bo kiedy będę miał żelazo, to będę mógł mieć na przykład zbroję żelazną, a to jest wiele. To jest naprawdę dużo, mieć taką żelazną zbroję. No ale diaksy też co innego. Mówiłem, że właśnie na tej becie ludzie tak bardzo cenili diamenty. Bo teraz to jest w sumie łatwo je znaleźć, dużo łatwiej niż wcześniej. Jest wiele wspomagaczy, jakieś tam modyfikacje, to już w ogóle. No a kiedyś właśnie był ten klimat taki, że bardzo mało było diaksów, wszyscy używali kamiennych, jak ktoś bogaty to żelaznych rzeczy. Nikt nie używał właśnie diaksowych. No nikt nie używał diaksowych. Tak naprawdę. Naprawdę trzeba było być snobem, żeby coś diaksowego mieć. Na pewno jest potrzebny kill off, a później to się zobaczy. Jakoś nie wydaje mi się, żeby cokolwiek innego było mi teraz potrzebne. Na pewno sobie sporo surowców zbiorę i to jest wielki, wielki plus. Takie kopanie moim zdaniem to nie ma sensu. I dlatego chyba na tym przestaniemy. Krążą plotki, że diaksy są jednak na wyższych poziomach, nie na takim niskim. Chociaż powiem wam szczerze, że też są. Przynajmniej powinny być.
Ja na razie jeszcze nie znalazłem żadnego, więc to nie dowodzi mojej teorii. Ale powinny być. Gdzieś tutaj. Troszkę tu jest jednak ciemno. Ale to nie jest żaden problem, bo możemy zrobić sobie ser szwajcarski z tej strony i poszukać diamentów. Zaczniemy od tej lokalizacji, czy... co dwie, co trzy może by było najlepiej. Co dwie, czy co trzy, co dwie? Tak? Co dwie, no to stąd zaczniemy. A co, ale co dwie to... Raz, dwa i tu dopiero, tak? Tak, więc tak sobie to rozpoczniemy. Troszkę moje słuchawki coś mnie zawodzą, zasilanie. Ale okej, okay, nie ma problemu. Musimy tylko pozbyć się niechcianych itemów. Czyli tego... tego... Nie potrzeba mi pajęczyna. A nie można jej zrobić z wełny, dziwne. Ale i tak mi nie jest potrzebna. Na pewno nie. Całą resztę raczej zabiorę. Zdobyć trochę światła tutaj rzucić. Jak widać, diaksów nie ma. Ale i tak będziemy tak kopać, bo to jest przyjemne. Można sporo tak przekopać. Więc ja jestem na tak, szczególnie, że możemy jakieś inne surowce znaleźć. O! A to ciekawe, kolejne złoto tutaj widzę. Naprawdę fajnie. Tylko, że złoto nie jest tutaj zbyt wiele warte. Przypomnę, czasy bety, kiedy to nie było żadnego, dosłownie, chyba żadnego zastosowania do tego złota. Jakieś musiało być, jak... Musiało coś takiego być, troszkę złe, ciemno, dobra. Zamykamy to. Żeby tutaj nikt się nie zgubił. Musiało być jakieś zastosowanie do złota, tylko ja po prostu tego nie pamiętam. Światło. Poziomy X, X, Z. Z. To do, na Z-ach musimy dojść do jakiego poziomu? No widzę, że tutaj jest kolejne surowce są. 140, o widzę złoto, znowu. Czemu nie diaksy? 140. A sobie dojdziemy do stówki równej. Co mi tam? Przecież stać mnie. No i złoto pominąłem. Tutaj jeszcze pominąłem redstone'a. Ale to celowo. Na razie nie będę go zbierać, no bo trochę miejsca on zajmuje. W jakimś punku. A my szukamy diaksów i mam nadzieję, że te diaksy w tym odcinku znajdziemy. Zostało jeszcze kilka minut tego odcinka, więc jest ciągle szansa. Nie można się poddawać. Wiem, że tutaj ciemno jest, nic nie widzicie, ale staram się te pochodnie rozstawiać co jakiś czas, żeby jednak aż tak ciemno nie było. 25, więc już prawie. Przy okazji diaksy by ładnie tak siadnęły tutaj, ale ich na pewno tutaj nie ma. To jest wielki dla mnie ból. Na ścianach mógłbym zostawiać te pochodnie. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby jak tutaj były. Natomiast powód, dla których ich tu nie ma, jest dla mnie troszkę niezrozumiały. Po przekopaniu tak wielkiego terenu już coś powinienem znaleźć, no coś małego, ale no coś. Nie wiem, jakiś jeden diaks, ale pewnie znajdę 7 za jednym razem, więc to wszystko jest, będzie wynagrodzone. Diaksy można żelaznym kilofem wydobywać, no inaczej by to sensu nie miało chyba, no tak? No tak. 3. O, i tu już było 100, tak? Tu już jest 100. No dobra, no to kopiemy teraz tą stronę. No i sobie może taki kamyczek dam, żeby było ładnie. 100. Okej. Okay. Jak stuwa, to stuwa. To akurat wydobędziemy. Długo to trochę trwa, ale myślę, że jednak można poświęcić troszkę czasu.
Jak tam inwentory? Jeden slot się zwolnił, więc będzie ok. Tutaj chcę ogólnie taką drogę na wprost zrobić przy tej setce. Więc będzie ok, jak zrobię tak. Co dwie miało być, tak? Na pewno? Muszę sobie to jeszcze raz przemyśleć, no bo już nie będzie odwrotu. Może co trzy, ale jak będę miał co trzy, to ryzykuję, że tu będzie diakt w środku. Nie chcę tak ryzykować, żeby był diakt w środku. Musi być co dwa. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Będę miał to podziurawione jak ser szwajcarski, no ale okej. Przynajmniej miał wszystkie diaksy możliwe, jakie tylko będą na tym obszarze. A może jakiś będzie. Mam taką nadzieję, że coś mi się trafi za moje wysiłki tutaj kopania godziny. Należy mi się jakiś diaks, prawda? Jak na razie naprawdę nic nie ma i to jest rozczarowujące w tym całym odcinku. Bo nic nie znalazłem. Smutno. No kurczę, będzie słaby odcinek, no bo miałem diaksy znaleźć podczas tego odcinka, a nie znajdę. Widzę, że tutaj taka warstwa się mi trafiła, łatwa do przejścia. Ale to już koniec tej warstwy i teraz muszę sobie radzić z narodowymi technikami kopania, orania i wszystkiego innego. Diaksy, gdzie jesteście? Gdzie się kryjecie? Nie powinnyście tak się kryć. Okej, światełka trochę, nie widać żadnych diaksów. Dobra, w sumie tego się spodziewałem, no bo ciężko znaleźć te diaksy, ale była szansa. Warto było zaryzykować. W każdym razie tak się kopie w kopalni, tak się szuka diaksów. To jest taka najefektywniejsza technika poszukiwania tych diaksów. Tutaj widzę, że znowu troszkę redstone jest sobie, więc będzie co wydobywać, jeśli przyjdzie mi na niego ochota. Jak na razie mam go naprawdę dużo. O, patrzcie, cały stack. Cały stack. Już chyba miejsca nawet nie było na tym redstone. Nie wiem. Ale ten cobblestone zbieram, co teraz zniszczę, więc jest miejsce na niego. Ciekawe, ile mi tam jeszcze zostało do końca. Bo kopię, kopię i kopię. O, już jestem. No dobra, tak to będzie wyglądać. Jak widać. Myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądać, jak już to będzie skończone. Nie będzie to taki całkiem ser szwajcarski, ale będzie to całkiem takie fajne tunele. Będą to takie całkiem fajne tunele. Więc okej. Więc okej, moim zdaniem. Takie fajne. Możemy kopać kolejne. Tylko czy tak naprawdę jest sens, skoro mogę tych diaksów tak naprawdę nie znaleźć? No właśnie, rozpocznę kolejne i rozpocznę jeszcze to jedno wykopalisko. I jeszcze jedno wykopalisko sobie rozpoczniemy i tak to będzie trwać. Tak będzie wyglądała cała ta droga. Myślę, że będzie to całkiem ciekawe. I dużo diaksów tutaj znajdę, bo jak na razie coś kiepsko z tymi diaksami, oby się to poprawiło. Natomiast na inne surowce nie powinienem raczej narzekać. Być może nawet będzie mnie już stać na żelazną zbroję, a kto wie. Byłoby to naprawdę niesamowite. Bo wtedy takie creepery by mnie nie zabijały od razu. By musiały się troszkę bardziej postarać. To by było naprawdę ok. Dobra, więc to tyle. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Całkiem spoko. Jeszcze jak tu pochodnie dojdą, to będzie naprawdę ok. No i fajnie. No to wychodząc na górę, podziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, bo było naprawdę spoko. Niestety nic nie znaleźliśmy, ale chciałem Wam pokazać, jak ja będę pracować w kopalni, jakie tutaj mam plany wobec tego, jak tutaj sobie z tym radzić. Mam jeszcze jeden taki ciekawy pomysł, który niedługo zrealizuję.
Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. W sumie teraz to mogę zrealizować. Why not? Teraz to sobie zrealizujemy. Wiadro wody, proszę. Oby nie było potworów nigdzie. Dobra, cholera, są potwory. Czy dam radę tutaj wody troszkę nabrać? Musiałem coś zniszczyć. To nie jest takie łatwe. Tak, tak. Da radę tą wodę zabrać? Da radę tą wodę zabrać. Przepraszam. Aha, tam też było. To jestem stało w takim razie. Skoro tam też była taka. A nieważne, później się tym zajmę. Okej. Wracamy, skoro jest już jasno. Pewnie doświadczeni gracze wiedzą, co ja chcę zrobić z tą wodą. Ale osoby, które są mniej doświadczone, to nie pamiętają, nie? Na przykład gimby nie pamiętają. Dobra, tak. I o ile dobrze pamiętam, o nie, nie tak. Musimy teraz coś ogarnąć właśnie z tym. Już to ogarniam. Chodzi oczywiście o tabliczki. Tutaj damy tabliczkę jedną. Tą pochodnię usuniemy. I zrobimy tak, i teraz jest po prostu perfekto. Jeśli będę spadać z jakiejś tam wysokości, to spadnę sobie tu, przez wodę i nic mi się nie stanie. No, ukończyłem to. Wow, to było troszkę trudne. Jak nawet jak dla mnie. Nawet jak dla mnie, zwłaszcza jak dla mnie. O tak. Myślę, że nad tymi możemy sobie pochodnie rozstawić. To będzie moje nowe oświetlenie. To by było dużo lepsze. Dużo lepsze rozwiązanie. Gdybyśmy tak zrobili oświetlenie. No ale dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie po raz kolejny za oglądanie tego odcinka. Było naprawdę spoko, naprawdę fajne rzeczy dzisiaj ogarnęliśmy. No i taka jest moja kopalnia. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa, cześć.